Witam serdecznie. Kochani moi, jutro będziecie popisywać się, prezentować swoją sztukę. Będziecie prezentować nam najpiękniejszą muzykę polską, jak ja to powiedziałem wcześniej, z muzyką Schuberta i Elgara na czele. Ale to tylko tak na wesoło. Dziękujemy bardzo. No więc przede wszystkim jeden na razie jest mikrofon, nie będzie więcej, tak? To będą się panowie dzielić. I o co chodzi? No właśnie, już można, tak? Dobrze. Jak miło, sympatycznie, zdjęcie pamiątkowe. Czas dla fotoreporterów. Prosimy zaraz właśnie. Do państwa panu... bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witamy, jeszcze już się przywitałeś. Dobrze. Tomaszu, bardzo się cieszę, że dojechaliśmy. Trochę się spóźniliśmy, ale jesteśmy razem z Państwem. I takie plenerowe koncerty, jakie odbywają się na festiwalach letnich, to dla Was nic pewnie nowego. I jesteście tutaj na festiwalu w Busku Zdroju nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni. Nawet nasz gość grający na wiolonczeli, Tomasz Tral, ma tutaj swoje słoneczko nieopodal w Parku Zdrojowym. Janusz jeszcze się nie doczekał, tak? To jeszcze dwa razy i będziesz miał słoneczko, bo ty byłeś 5 razy, tak? Tomku. To powiedzcie mi teraz, jak proponowaliście program, żeby zaprezentować się tutaj razem, bo przecież wiem, że nagrywacie płyty, koncertujecie w poważnych bardzo miejscach, na wielu poważnych festiwalach. I tutaj mamy jeden z takich, który ma w tym roku 30-lecie i pewnie między innymi dlatego was zaprosili, no bo najzacniejsi goście i najzacniejszy festiwal. Nasz koncert jest jakby dla mnie osobiście takim muzycznym śladem naszej przyjaźni, bo nie ukrywam, iż utwory, które wykonuję z maestro Januszem Olejniczakiem, to jest muzyka, w którą Janusz mnie wprowadził. Transkrypcje chopinowskie na wiolonczele i fortepian były wynikiem podziwu instrumentalistów, zwłaszcza wiolonczelistów wieku XIX, od Franchomme'a, który był przyjacielem, jednym z największych przyjaciół Chopina i jemu zawdzięczamy powstanie sonaty wiolonczelowej, ale i w ogóle wszystkich wiolonczelistów rosyjskich, francuskich, niemieckich, a także polskich. I przy okazji tutaj nas połączyła postać profesora Macieja Paderewskiego, który wraz z profesorem Kazimierzem Michalikiem dokonali takiego zebrania, uporządkowania wszystkich transkrypcji na wiolonczele z fortepianem. I efektem tego była nasza płyta, która powstała kilka lat temu. Była nagrywana w Europejskim Centrum Krzysztofa Pendereckiego i to właśnie był nasz początek. I nigdy nie zapomnę, jak właśnie maestro, tutaj muszę powiedzieć, zdyscyplinował mnie mocno, bo przed sesją, kiedy ja troszkę miałem pewne wątpliwości, czy ja dam radę sprostać to jakby muzycznemu idiomowi tych utworów, uczył mnie trylów chopinowskich, końcówek, początków, bo to są pewne specyficzne bardzo, troszkę mające inną konotację niż takie klasyczne, instrumentalne w instrumentach smyczkowych. Zwłaszcza, że muszą być dopasowane do waszego. Dokładnie tak, rodzaju. Dokładnie do idiomu. I tutaj była taka jakby próba dla mnie, czy my się jakby tutaj, czy to nastąpi pewne połączenie, tak? No ale kiedy płyta została nagrana i kiedy miała swoją premierę i była odsłuchiwana i kiedy zaczęliśmy grać koncerty, to okazało się, że jakby echo publiczności i krytyki jest jak najlepsze i potem posunęliśmy się krok dalej. Oprócz transkrypcji chopinowskich, które niewątpliwie były zaczynem naszej muzycznej przyjaźni, także ludzkiej, tak mi się wydaje, to posunęliśmy się o to, żeby zagrać sonatę arpeggione. Zawsze sobie wyobrażałem, że tak niezwykle wrażliwa muzyka, a ponieważ mi się zawsze sonata arpeggione bardzo podobała, zawsze bardzo lubiłem ją grać, tylko jakby trudno było, jakby nigdy nie spotkałem na swojej drodze pianisty, który by tą wrażliwość przelał na barwę i na spektrum dźwięku na tyle kompatybilnego, aby wiolonczelista również mógł z powodzeniem zagłębiać się w przestrzeni piano pianissimo. Czyli tę oczekiwaną wrażliwość. Tak, tak. I efekt naszego wykonania tej sonaty właśnie też jest podobny, że właśnie niedawno graliśmy tą
sonatę na koncertach Schuberta. Schuberta w cyklu, który organizuje Narodowy Instytut Muzyki i Tańca z klasyką przez Polskę, i pan Marcin Rudziński, który te koncerty prowadzi, mówi, że on zaobserwował u mnie pewną przemianę, ponieważ nigdy nie spodziewał się, że osiągniemy wspólne tak homogeniczne pianissimo, no ale mówi, no ale ja wiem, domyślam się, dlaczego tak się stało. Ja mówię, no to jak już domyślasz się, to już to właśnie to przyczyną tego właśnie jest inspiracja sztuką pianistyczną Janusza. Ja myślę, że właśnie ta sonata Arpeggione też to jest utwór, który czekał u mnie na wiele lat na tą kolej losu, bo ja kiedyś grywałem wielkie epickie sonaty Rachmaninowa, Straussa, Chopina, natomiast Arpeggione czekała na swoją to. I myślę, że w połączeniu z tą delikatną materią transkrypcji chopinowskich, zwłaszcza Nocturno, Cismol czy Preludium Emol, myślę, że to jest doskonałe połączenie. A potem dołożyliśmy troszkę hitów typu Łabędź Sensanta, typu Melodia Paderewskiego, typu Salut d'Amour, typu pieśń Manuela de Falli, a także, czego nigdy nie robiłem, ośmieliłem się nawet na bis trochę pobawić, jak gdyby troszkę w improwizację na temat Piazzolli. I to jest, ten nasz projekt to jest rzeczywiście coś niepowtarzalnego, bo to jest bardzo niekonwencjonalny program. On ma pewną taką nutę i rysę osobistą, natomiast to nie jest klasyczny koncert recitalowy, gdzie są powiedzmy dwie sonaty i coś pomiędzy nimi, prawda? To się często zdarza. To jest bardzo osobista układanka, powstała spontanicznie, ale długo i wolno. Układała się na przykład bardzo takim osobistym rysem, też jest etiuda cismol, która nawet przez pianistów jest zwana etiudą wiolonczelową, tak. Bo Chopin rzeczywiście tą wiolonczelę uwielbiał, bo ta ciemna barwa, ta tęsknota w dźwięku, myślę, że mu bardzo odpowiadała. I to myślenie wiolonczelą Chopin, jak mówią kronikarze, grywał podczas pobytu na wakacjach. Potrafił tam grać na tych wiolonczelach ludowych. Było takie to połączenie wiolonczeli i basetli. Na razie Chopinowi wiolonczela była bardzo bliska, bo jeżeli poświęcił 2 lata swojego niedługiego życia, żeby napisać sonatę, którą ostatnio na konkursie imienia Witolda Lusosławskiego wszyscy jurorzy, którzy tam byli, zgodnie stwierdzili, że jest to jeden z najwspanialszych utworów na świecie, tak, i powiedzieli, jest, że nawet my Polacy sobie nie zdajemy sprawy, jakie to jest światowe dziedzictwo, arcydzieło, że właściwie jeśli chodzi o formotwórczość, to dopiero sonata Claude'a Debussy'ego dorównuje, która 70 lat później jest, prawda, to jest, dorównuje sonacie Chopina, więc to wszystko razem powoduje, że mamy taki bardzo, bardzo oryginalny projekt chopinowski. A Januszu, a że Chopin prosił swoich uczniów, żeby grając śpiewali na fortepianie, to coś z tym śpiewającym wiolonczelą tutaj też mamy. Oczywiście. Jakiś bel canto, prawda? Oczywiście. Teraz chciałoby się powiedzieć, kiedyś pamiętam, grałem na festiwal w Łańcucie Bogusia Kaczyńskiego i byłem jakby przed, jak to się mówi, przed głównym występem wielkiej polskiej aktorki Ireny Eichler-Rowley. Support. Więc grałem kilka utworów, potem zagrałem jeszcze może 2, 3, 4 bisy. A pani Eichler-Rowley, która siedziała w pierwszym rzędzie, Boże, on tak pięknie gra, niech on gra dalej. Ja zagrałem jeszcze jeden bis, skończyłem cały repertuar, który w ogóle umiałem, a pani Eichler-Rowley mówi, Boże, tak niech on gra dalej jeszcze. Nie było sposobu zejść ze sceny. No w końcu jakoś się udało. Ja mam ochotę mówić do Tomka, Tomek, mów tak dalej, bo mówisz tak pięknie, że nic dodać, nic ująć. Natomiast z tym Chopinem... Od serca. Tomek przesadził, dlatego że spotkaliśmy się na pierwszej próbie i z Chopinem jest tak, jak trochę jak z koncertami Chopina, z takimi utworami, że albo będziemy grać od pierwszej próby i specjalnie nie będziemy sobie mieli nic do powiedzenia, bo wiadomo, że za każdym razem i tak pewne szczegóły się zmieni. To jest sprawa improwizacji już na scenie, na estradzie, przed publicznością, więc pewnych rzeczy nie da się ustalić. Albo się oddycha w ten sam sposób, albo nie. I żadna próba tutaj nie pomoże. To nie jest Mozart czy Beethoven, gdzie pewne rzeczy można ustalić i to uniwersalnie starać się zrealizować, co i tak prawie nigdy się nie udaje.
Natomiast z Chopinem to nie ma najmniejszego problemu, bo Tomek jest wielkim muzykiem, także to jest... No to cudowne duet. Natomiast, z czego ja się bardzo cieszę, bo kocham sonatę Schuberta arpeggione, ale też kocham, jak mój partner się troszkę denerwuje, bo sonata Schuberta jest jednym z trudniejszych, z najtrudniejszych utworów wiolonczelowych i... Wiem, że każdy wiolonczelista musi trochę poćwiczyć. Natomiast jeśli chodzi o sonatę Chopina, która wszyscy wiolonczeliści mówią genialna, ale to jest trochę tak, że wiolonczelista gra bardzo piękne rzeczy, ale tak wozi się trochę na tej wiolonczeli i kątem oka patrzy na pianistę, który ma naprawdę bardzo ciężkie granie. To jest najtrudniejsza sonata fortepianowa. Trzech solowych, ta czwarta wiolonczelowa jest technicznie i muzycznie najtrudniejsza. Rzeczywiście poza Martą Argerich w czwartej części nikt nie gra wszystkich nut, które tam są napisane, bo to jest po prostu niemożliwe. Tylko w przypadku tak genialnej pianistki jak ona. A ja mam pytanie odnośnie sonaty Schuberta arpeggione, bo Tomasz Strahl gra na wiolonczeli włoskiej i to sprzed wielu lat, bo z 1778 roku i arpeggione powinny się chyba grać na starym fortepianie. Jak tu na to patrzycie? To znaczy zawsze nas uczono, jak jeszcze nie weszła w modę, w ogóle nie została odkryta możliwość grania na instrumentach historycznych, żeby na fortepianie współczesnym Scarlattiego grać inaczej, Mozarta grać inaczej, Chopina inaczej i żeby z fortepianu współczesnego starać się uzyskać różną barwę i to była ta trudność. Fortepian historyczny w tym wypadku tylko ułatwia. Ułatwia sprawę, bo dźwięk jest gotowy. Także, no ale my gramy gramy na współczesnych instrumentach, nawet instrumenty, które używają wielcy wirtuozi, współcześni wiolonczeli, to też są instrumenty z początku wieku XVIII, nawet dużo starsze niż mój, ale wiolonczela przeżyła jakby dwa impulsy rozwojowe. Właśnie początek wieku, koniec wieku XVIII, początek XIX, kiedy jakby wydłużenie gryfu wiolonczelowego, czyli diapasonu, spowodowało, że wiolonczeliści grali w wysokich pozycjach, a drugi to było pojawienie się metalowych strun i zmiany w konstrukcji smyczka, jak również nóżka metalowa. I to były te, natomiast wiolonczela jako postać, jako pudło rezonansowe, ona od drugiej połowy XVIII wieku nie zmieniła się, więc tutaj to powiedzenie wiolonczela barokowa, a wiolonczela współczesna, to się raczej tyczy stroju właśnie i tego wydłużonego gryfu i tej nóżki. Natomiast śmiem twierdzić, bo to są takie dyskusje, że oczywiście ja jestem wielkim entuzjastą muzyki dawnej, uwielbiam orkiestry barokowe. A grałbyś na wiolonczeli barokowej? Nie, właśnie nie. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafiłbym wrócić, to jest inny zupełnie kształtowanie dźwięku. Nie można zagrać sonaty Rachmaninowa i nagle zagrać sonaty gambowej Bacha. To znaczy grałem sonatę gambową Bacha, ale jakby udawałem instrument dawny na współczesnym, czyli kształtowałem ten dźwięk zgodnie z artykulacją, bo to od tego mamy wydawnictwa znakomite. Berenreiter czy Handley, oni nam bardzo dużo już pomagają. Właśnie dobra witryna wydawnicza jest dobrym drogowskazem, zwłaszcza dla człowieka młodego. Jak również chodzi o właśnie wszystkie traktaty. To są rzeczy, natomiast kształtowanie samodźwięku na dużą salę koncertową, czego my się uczymy grając na instrumentach od początku, no powoduje pewne następstwa i teraz trudno by mi było się jakby zupełnie cofnąć się w tym, to jest raczej niemożliwe. Ale oczywiście nikt nie gra na wiolonczeli współczesnej Bacha jak Brahmsa. To jak zmieniło się wykonawstwo nawet na tak zwanych instrumentach współczesnych, chociaż to też jest bardzo słowo elastyczne, to w ogóle nie ma jakby, to jest niesamowite po prostu, bo kiedyś rzeczywiście to było trochę zunifikowane, myśmy byli pod dużym wpływem szkoły rosyjskiej, gdzie oni właśnie jakby, te ich rozwiązania techniczne były bardzo dobrze, ale jak posłuchać wiolonczelistów, tych wszystkich wielkich wirtuozów, Rostropowicza czy Szafrana, to oni kształtowali tego Bacha no, dość w stylu XIX-wiecznym. Natomiast dzisiaj jesteśmy zafascynowani wykonawstwem muzyki dawnej, to wpłynęło, ale nie rezygnujemy z brzmienia, i z całej nowoczesnej dydaktyki, która przecież no, też nie po to się rozwijała, bo przecież i Chopin nie był zadowolony z brzmienia fortepianu, Bach również nie był zadowolony z brzmienia orkiestry. Więc myślę, że oni by się chyba raczej cieszyli, gdyby usłyszeli współczesny instrument. No właśnie, jeśli chodzi o fortepian historyczny, to wiadomo było, że samemu Chopinowi brzmienie fortepianu jemu nie wystarczało. Jest w jednym z listów po premierze
koncertu chyba F-moll w Warszawie. Nie bardzo rozumiem skąd ten sukces, bo zdaję sobie sprawę, że góra mnie było słychać w trzecim czy czwartym rzędzie. Więc co dopiero mówić o jakichś balkonach czy dalszych. Tak. Ale co jeszcze jest ważne, że ja muzykę barokową zacząłem naprawdę lubić, jak zaczęto chyba prawidłowo mieć podejście do tego, że zauważono, nie pamiętam, bo są wielkie tomy na ten temat pisane, że muzyka barokowa ma o wiele więcej, daje o wiele więcej możliwości i wolności, niż nam się wydawało. To było wszystko bardzo w sztywnych ramach i właściwie nas od dziecka zniechęcało trochę do grania muzyki barokowej. W tej chwili, jak ja słucham niektórych orkiestr, to ten power jest tak silny, że momentami to prawie, że jest muzyka rockowa, nie mówiąc o jakichś lirycznych rzeczach, ale jeśli chodzi o siłę i to brzmi to jakieś zupełnie inaczej niż w naszej młodości. Nasze słyszenie też się przewartościowało. To zjawisko, o którym Tomasz mówił, przestawienia się ze współczesnego na historyczny, jest podobne w fortepianie? Słuchaj, to jest trudniejsze. To jest trochę tak, że albo ktoś usiądzie do fortepianu historycznego i właśnie może na tym grać i spodoba, bo znam... Ilu jest takich pianistów? Którym się podoba, ale też jest wielu, którym po prostu siadają, na gruchocie, na starym. Zimmerman powiedział, że nie będzie nigdy grał na takim instrumencie. Dokładnie. No ale Gary Golson, który ma 2 metry, waży 150 kilo, usiadł, ja myślałem, że po prostu ten fortepian ugnie się, nogi mu się ugną. A tu wręcz przeciwnie, potrafił te palce zmieścić między tymi węższymi klawiaturami. No i nie rozwalił fortepianu, to brzmiało bardzo pięknie. Trzeba być artystą. I już, także jednemu się podoba, drugiemu się nie podoba. A dodajmy, że Janusz Olejniczak jest jednym z pionierów wykonawstwa. Pamiętam płytę sprzed wielu lat twoją, gdzieś dla niemieckiej chyba firmy nagraną. To była nagrana, ale to już po filmie Błękitna Nuta, bo pierwsza płyta to był soundtrack do filmu Błękitna Nuta. I to była pierwsza płyta chyba w Polsce też wydana na instrumencie historycznym, tak. A potem nie było tak aż chętnie, aczkolwiek nagrałeś już kilka płyt. Tak naprawdę to zrozumiałem wartość grania na tym fortepianie w momencie spotkania Franza Brüggena i orkiestry XVIII wieku. Wszedłem do garderoby. Pamiętam. Oni wszyscy grali na historycznych instrumentach, grają. I wszedłem do garderoby, gdzie do mocno starszego pana, od razu widać było, że to jest po prostu sam urok, sama mądrość, sama kultura, czysta muzyka w ludzkiej postaci. Jak zobaczyłem jeszcze tam 5 paczek Marlboro rozrzuconych w garderobie, z czego 3 papierosy naraz się paliły. I tutaj, to już anegdotycznie, nie żyje niestety Franz Brüggen, ale to mogę powiedzieć, bo żaden w końcu wstyd. Miał tremę też przed pierwszą próbą, bo okazuje się, że po raz pierwszy dyrygował Chopinem, co jest dla każdego dyrygenta, nawet nie zajmującego się tym na co dzień, a że to było dla mnie pierwsze. Dla mnie też. I zaczęliśmy, i sobie strzelił naprawdę setę przed wejściem na próbę, żeby się jakoś rozluźnić. Coraggio! Tak jest. I to zaczynamy od drugiej części F-molla, bo ja tutaj się z tym dobrze czuję. Zobaczymy, jak orkiestra. Jak usłyszałem brzmienie tej orkiestry. Jak anioły, to piano, którego nigdy w żadnej orkiestrze nie spotkałeś tego. No mówię, teraz jak ja bym tutaj miał Steinwaya i zaczął im przygrywać, że Steinwaya, to przecież to by było jak słoń w składzie porcelany. Zbrodnia. I wtedy pokochałem to brzmienie i ta współpraca z nimi. To ta piękna inspiracja. No i potem oczywiście to nie jest instrument, na którym chciał grać wyłącznie i codziennie, i raczej sporadycznie, bo też nie jest za dużo miejsc, gdzie można grać na instrumentach historycznych.
No ale jest festiwal Chopin i jego Europa i tam można wszystko grać. Znaczy można wszystko grać, no ale jednak jak grasz tam, wiesz, w filharmonii. Raz czy, w roku. W filharmonii to jest za duża sala, już nie mówiąc o Teatrze Wielkim. Najlepiej to wypada jednak w S1, albo tam na tyłach Teatru Wielkiego. To był u góry, na scenie z tyłu, na tylnej części sceny. Zbudowana, a że scena jest największa na świecie, to tam się wszystko pomieści. Ale trzeba też powiedzieć, że dzieją się tam również w sali kameralnej. Jest bardzo dobra słuchalność bardzo muzyki. Dobra, co się okazało, bo ja tej sali... Sali kameralnej Filharmonii Narodowej. Sala, za którą nie przypadam, bo to jest piwnica, zawsze tam się czułem dość klaustrofobicznie. Ale... Pierwszy konkurs na fortepianach historycznych uwypuklił jakość tej sali też, bo i te fortepiany brzmiały świetnie. No i dzięki temu ten konkurs zdobył dużą popularność. No i coraz większą się cieszę estymą. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, gdzie najlepiej słuchać muzyki granej na instrumentach historycznych? Przez odbiorniki radio. Wszystkie szczegóły słychać, zwłaszcza, że mamy reżyserów dźwięku najwybitniejszych i można się na przykład, można się delektować wręcz każdym tym szczegółem, którego na sali niekoniecznie słychać. Natomiast jest wielką sztuką i są reżyserzy, mówię tutaj głównie o Lechu Dudziku, bo z kolei jeśli się włoży tam mikrofon, jest nagranie, to w takim fortepianie bardzo słychać każdy... drgnienie struny czy skrzyp drzewa jakiegoś. Także umieć tak zarejestrować nagranie, żeby tego wszystkiego nie było słychać, tylko sam dźwięk. Ja nie wiem, jak to Lech robi, ale rzeczywiście fantastycznie. Tomku, powiedz, jak wygląda sprawa ze studentami? Ty masz bardzo wielu studentów, tak. Od wielu lat uczysz, jesteś pedagogiem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, podobnie zresztą jak Janusz, ale chciałbym, żebyś powiedział tutaj Państwu, jak młodym ludziom mówisz, jak mają się ustosunkowywać do tego podwójnego życia instrumentu, bo przecież jest tyle, coraz więcej zespołów potrzebują barokowych, dawnych instrumentów, także wiolonczel, i oni też muszą być jakoś przygotowani. Jak tutaj szkoły? No, ja myślę, że to jest jakby w podwójnej roli. Przede wszystkim oferta edukacyjna naszego uniwersytetu jest poszerzana i w tej chwili właśnie uchwaliliśmy specjalizację fortepianu historycznego, czyli na studiach magisterskich można studiować fortepian historyczny. Mamy katedrę muzyki dawnej z panią Lilianą Stawarz na czele i teraz będzie pracować u nas pani Pastuszka, która jest taką gwiazdą muzyki dawnej, więc dbamy o to, żeby kadra była znakomita, żeby to była kadra przyciągająca. Mamy muzykę od renesansu do wiek XXI i tendencja jest taka, na studiach tych pierwszych latach jest jakby, to jest złe słowo, standardowe nauczanie, czyli po prostu pogłębiamy technikę i warsztat i w ogóle kompetencje instrumentalisty, tak, czyli powiedzmy skrzypek, wiolonczelista, kontrabas czy pianista. Natomiast na studiach magisterskich byłaby ta specjalizacja. Wielu instrumentalistów na przykład zaczyna studiować jazz, tak? Mamy świetny big band, ale w ogóle generalnie studiują jazz, bo chcą się odnaleźć w czymś innym, a są tacy, którzy już zaczynają się interesować wcześniej i studiują podwójnie, to znaczy studiują właśnie muzykę dawną. I ta specjalizacja jest moim zdaniem wyjściem. Po drugie, no, kompetencja i wiedza naszych pedagogów, właśnie zwłaszcza nowego pokolenia, już wykształconego w wielu przypadkach za granicą, jest zupełnie inna. Tak, to jest zupełnie ta dostępność, jest tutaj jakby nic nie jest dla nas, jest jakby to ostatnie pokolenie jest owocem tych wszystkich przemian, które w Polsce nastąpiły. Jeszcze Janusz chciał powiedzieć. Że ja z kolei też moim studentom mówię, nawet tym, którym granie na fortepianie historycznym nie mają specjalnie ochoty, nie bawi ich to dźwięk, im też nie odpowiada, ale że powinni przynajmniej trochę postudiować, czy pograć, poćwiczyć, zaznajomić się z tym dźwiękiem i to spróbować przenieść na fortepian współczesny. Szukać tego dźwięku, który nawet w takich fortepianach starych, historycznych, które są zrobione, mimo wszystko są bliższe dźwiękowo temu, co było kiedyś, niż chociażby kopie. Ja tak uważam przynajmniej, ja na kopiach nie lubię grać. Ktoś, co udaje historyczny fortepian, nim nie jest.
Więc ja wolę taki zreperowany stary fortepian niż współczesny, historyczny. No to może z historii już przejdźmy do teraźniejszości. Chciałbym, żebyśmy wszyscy pogratulowali Tomaszowi Sztralowi, który w maju został wybrany demokratycznie rektorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, więc jego magnificencja przed nami. Widzę, że Tomku, znakomicie orientujesz się w tych sprawach właśnie uczelnianych, więc jest to też bardzo dobrze wróży. Ale powiedz, jakie są twoje oczekiwania? Może tak na chwileczkę przejdziemy z tego festiwalowego nurtu na ten właśnie zupełnie nowy, bo to przecież świeża sprawa. Tak. Ja również ci gorąco gratulowałem i gratuluję. To raczej mnie zapyta, jakie są oczekiwania studentów. A mamy duże oczekiwania. To jakie zadania przed tobą stoją, a potem mamy Janusz? Mamy duże oczekiwania. I wydaje mi się, że większość Tomek zrealizuje. Powiedzmy o zadaniach, a potem ustosunkujesz się, czy były twoje tam jakieś oczekiwania. Myślę, że bardzo bym chciał, aby ci najbardziej utalentowani, nasi laureaci konkursa, mamy wielu wybitnych laureatów, na przykład konkursu wiolonczelowego imienia Witolda Lutosławskiego i bardzo wielu innych, mieli namiastkę chociażby poprzez rekomendacje prawdziwej artystycznej promocji. To znaczy, żeby wybitny młody instrumentalista zetknął się na estradzie uniwersytetu z bardzo uznanym już wybitnym dyrygentem starszej generacji, co spowoduje, że ten dyrygent jest duża szansa, że będzie promował tego młodego człowieka dalej i odwrotnie. Przepraszam, że też się tutaj wtrącę. I tutaj rzeczywiście powinien dla nas wszystkich być wzorem szkoła jazzowa, gdzie na egzaminie wstępnym młody człowiek, który zdaje do szkoły jazzowej, od razu na egzaminie gra na perkusji z Czesławem Bartkowskim, z całym składem profesorskim najwybitniejszych polskich jazzmenów. Właśnie, czego w naszym klasycznym środowisku nie ma. Powinno być tak, żebyśmy grali ze studentami, żeby... Panie rektorze. To jest wszystko prawda. Mi się marzy również, żeby nasza orkiestra symfoniczna, która jest znakomita, w skromności powiem, że właśnie ona jest jakby takim przejawem wysokiego poziomu dydaktycznego na całym wydziale instrumentalnym, bo to są po prostu wszyscy instrumentaliści, którzy grają w orkiestrze symfonicznej. Aby ta orkiestra pograła trochę w Polsce, żeby nie grała tylko na terenie uczelni, ale już mamy pierwsze zaproszenie do Filharmonii Szczecińskiej, mamy zaproszenie na festiwal w Radziejowicach i to już są efekty jakby trochę moich zabiegów, rozmów nieoficjalnych jeszcze do końca, bo jeszcze mój poprzednik, profesor Klawiusz Baran, będzie pełnił tą funkcję do 1 września, ale marzy mi się właśnie, żeby nasza uczelnia była takim miejscem, gdzie utalentowani ludzie będą wybierać naszą uczelnię, a niekoniecznie studia zagraniczne, bo często robią to z powodów ekonomicznych i lepszego rynku pracy, który jest po prostu głębszy i szerszy i bardziej finansowo ciekawszy, atrakcyjny. Tak. Powiedzmy sobie, ale w tej uczelni to rzeczywiście można zrobić parę początków dobrej kariery. Mogę spotkać jakiegoś wybitnego artystę na swojej drodze, którym gdzieś się potem spotkam. Ja troszkę opowiadam troszkę o sobie, bo ja na przykład miałem takie wspaniałe wydarzenie, gdzie spotkałem się z Henrykiem Czyżem, mając lat 20. I Henryk Czyż odegrał, rok wcześniej z Jerzym Maksymkiem. I te dwa zdarzenia były początkiem wszystkiego, jeśli chodzi o moje granie na wiolonczeli. Tak, ja bym chciał coś takiego, chciałbym otoczyć młodych artystów. Chciałbym również, żeby panowała atmosfera taka bardziej artystyczna. Chciałbym zapraszać, otaczać się artystami wybitnymi, żebyśmy się spotykali, żeby rozmawiali, żeby troszkę, uważam, że uczelnie artystyczne zostały troszkę przygniecione tą biurokracją i tymi wszystkimi punktami, ECTS-ami. Ja wiem, że to było wszystko słuszne, ale trzeba by troszkę gdzieś, muzyka jest niewymierna, sztuka jest, więc będę robił wszystko, żeby właśnie ta atmosfera tego wskrzesić. Kilka festiwali, które były kiedyś, festiwal w Dziekance na przykład, to był wspaniały festiwal w lipcu, gdzie było mnóstwo publiczności, bo na szlaku stołecznej Warszawy przecież Dziekanka też jest związana z Fryderykiem Chopinem, bo przecież oczywiście, obok jest kościół. Tak, więc to wszystko na szlaku, to wszystko ma swoje historyczne konotacje, konteksty, źródła i to trzeba wykorzystywać. Tak, i to wszystko, co się wiąże z promocją, a mamy gigantyczny potencjał, bo mamy bardzo wielu wybitnych młodych pianistów, skrzypków. Instrumenty dęte zrobiły niesamowicie. Nasza studentka w tej chwili na flecie wygrała konkurs na stanowisko pierwszej fleciski Filharmonii Narodowej, będąc na czwartym roku studium. Więc to są sukcesy gigantyczne, które trzeba o nich mówić, trzeba się nimi chwalić. Oczywiście w szkole
nie chcę krytykować mojego poprzednika, ponieważ w szkole zostało wytworzone bardzo wiele dobrych narzędzi na miarę XXI wieku. Biuro promocji, biuro karier. Wydawnictwo. Tak, wydawnictwo. To jest wszystko bardzo słuszne, tylko trzeba tylko trzeba to używać bardziej w celu promocji młodych ludzi, ażeby oni dobrze się zastanowili, zanim wybiorą studia zagraniczne i żeby w tym trudnych czasach, bo trafili na bardzo trudne czasy, kiedy trochę jakby nasze państwo trochę moim zdaniem przerzuciło jakby punkt ciężkości na inne działania, z pewnością słuszne, ale tu przydałaby się właśnie, liczę na współpracę z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca właśnie w tych działaniach promocyjnych. Oni organizują konkursy, więc potem po tych konkursach robią koncerty. Ja z kolei chcę jakby zaoferować miejsce, że nasza uczelnia może być siedzibą różnych ważnych prezentacji, festiwali, spotkań. Związek Kompozytorów Polskich zwrócił się do mnie z prośbą, czy mogli mieć sesję naukową we wrześniu. Powiedziałam, że z entuzjazmem się zgadzam. Właśnie, żeby nasza uczelnia była takim... Jest, ale chciałbym, żeby bardziej jeszcze była szerzej. Liczącym szerzej, otworzyła drzwi na wszelkie nurty artystyczne i żeby tętniła życiem, bo jesteśmy w znakomitym punkcie Warszawy. Ostatnio rozmawiałem, będąc członkiem Rady Programowej NIWC-u, z ramienia ministerstwa spotkałem się z panem Instytutu Fryderyka Chopina, z panem Szklenerem, który powiedziałem, że jeszcze bardziej chciałbym zunifikować, bo to są dwie instytucje, które mają bardzo podobne nazwy i że dla naszych studentów będzie to prawdziwy zaszczyt. Z kolei oferuje wszelką pomoc dla instytutu, który również miałby jakieś korzyści z tego, aby być my będziemy mieli wielki zaszczyt, będąc współorganizatorem wszystkich konkursów, o których panowie tutaj mówili, czyli Chopinowskiego na starych instrumentach, również wielu innych rzeczy. I wiele rzeczy, które sobie już tak też po cichu jakby spostrzegłem. Tak. Myślę o tej przyszłości na jutro, na pojutrze. Oczywiście celem strategicznym jest wybudowanie nowego budynku, bo to jest największa bolączka. Biblioteka Krasińskich, będąca naprzeciwko naszej uczelni, spalona w czasie Powstania Warszawskiego. No jest sprawa jest poruszona, ale tam rozbija się wszystko o spadkobierców. Od wielu lat, tak więc... Ja tutaj jestem trochę realistą, może inwestycja na dobre i chociaż bym chciał wbić pierwszą łopatę, aby zrobił to, dokończył mój następny. I tego Ci życzymy bardzo. Dziękuję i bardzo. Będziemy Dziękuję. Trzymać kciuki. Dziękuję bardzo. Januszu, chciałbym Ciebie poprosić, bo Tomek już zaczął od autorytetów. Powiedziałeś o Henryku Czyżu, o Jerzym Maksymiuku. Powiedzcie, może potem jeszcze wiolonczelowo to ujmiesz, ale pierw Janusz, kto był dla Ciebie takim autorytetem, kiedy zaczynałeś swoją karierę, kiedy zaczynałeś swoją taką prawdziwą myśl o muzyce? No rzeczywiście od momentu, kiedy mój profesor zwariował i powiedział, że za 2 lata jest konkurs chopinowski, będziemy się do tego konkursu przygotowywać, profesor Richard Baxt. A ja wtedy kończyłem podstawówkę. Najmłodszy laureat konkursu chopinowskiego. Pamiętam jak dziś, bo przepraszam. Pozdrów od wszystkich widzów, przyjaciół. Że zacząłem pisać pamiętnik, bo po tych wszystkich utworach, które grałem w podstawówce, pamiętam, na pierwszej lekcji mi zadał 2 etiudy Chopina, Scherzo Hamel Chopina, Preludium i Fugę Bacha, ale ja byłem dopiero po inwencjach trzygłosowych, z utworów dowolnych tak zwanych, taniec rosyjski z baletu Pietruszka. To jeden z trudniejszych utworów fortepianowych. Palcołomny. Także przeskok repertuarowy miałem dość przygniatający. A profesor wychodził z takiego założenia, że trzeba chłopaka rzucić na głęboką wodę. Jak ma grać, to sobie poradzi. Jak nie ma grać, to sobie nie poradzi. No i przynajmniej wcześniej się zorientujemy. No i tak to się zaczęło. I on miał duży upór w swoim działaniu, Richard Bax, prawda? Chyba pilnował. Dużo entuzjazmu takiego sposobu prowadzenia lekcji, jak miałem wcześniej z panią profesor Luizą Walewską, najważniejszą osobą w moim życiu muzycznym. Razem współpracowali, już profesor Bax nie mógł uczyć w żadnej szkole w tamtych czasach. I ten tandem pracujący ze mną, po prostu to każdemu młodemu życzę takich lekcji, pełnych życia, bez wykładów specjalnie teoretycznych. Byłem kiedyś potem bardzo wybitnego pianisty na stypendium, bo jechałem do Niemiec, który przed lekcją, powiedzmy, miałem grać sonatę Beethovena, to mówi tak,
z jakiego wydania grasz? Ja mówię, z tego i z tamtego. No, ja gram z innego wydania. Wprawdzie zalecam to wydanie, ale najlepsze jest jeszcze inne wydanie. I tak pół godziny mówił na temat, tutaj ozdobniki trzeba grać z góry, a nie z dołu. Tutaj nie jest tryb, tylko mordent. Po takim wykładzie nie bardzo było wiadomo, jak w ogóle ruszyć taki utwór, jak tu zacząć, bo to było nie to, do czego byłem przyzwyczajony, do tak zwanych żywych lekcji, tak, pełnych śpiewów, gdzie się grało, gdzie się, nie wiem, nuty latały w powietrzu, no, różne rzeczy się działy. Także do tego byłem przyzwyczajony. I powiedz jeszcze słówko o Witoldzie Małcużyńskim, bo to był niewątpliwie autorytet, ale jak wspominasz dzisiaj z nim kontakty, z nim lekcje? Jak bardzo łatwo się pomylić, bo Witold Małcużyński, grając na przykład Mazurki, czy mówię o takich bardzo utworach teoretycznie prostych i granych w sposób zupełnie improwizacyjny, że Małcużyński to wszystko miał po prostu wypracowane. To, co jeszcze dochodziło w czasie koncertu, no to jego charyzma, no i sama atmosfera koncertu. Ale on te mazurki ćwiczył tak, jak się ćwiczy no, najtrudniejsze etiudy. To była ciężka praca. Wykuwał mazurki tak jak rzeźbiarz kuje w skalę kształt swojego dzieła. I to było dla mnie duże zaskoczenie. Ale nagranie zostawił mazurku fantastyczne. Fantastyczne, tak. Niektóre rzeczy naprawdę, koncert F-moll też jest jednym z lepszych, jakie powiem. Z Kindem, tak? Nie, F-moll chyba z Wisłockim nagrał. Tak. Tomku, a ty powiedz nam o swoich autorytetach, którzy najbardziej na ciebie wywarli największy wpływ. Gdy byłem dzieckiem i oglądałem telewizję, to wówczas najwybitniejszym polskim wiolonczelistą był Roman Jabłoński, który w latach 70. właściwie występował non-stop i jego wykonawstwo było spektakularne i frapujące. On był najwybitniejszym otwórcą koncertu Witolda Lutosławskiego, co powiedział do mnie sam kompozytor, kiedy ja zagrałem ten koncert, a kompozytor był na sali. Ja się go zapytałem wtedy wprost, mistrzu, kto najlepiej zagrał koncert, powiedział Roman Jabłoński. Wiele wspaniałych recitali, natomiast był to typ wirtuoza, czy jest, bo Roman oczywiście... Był teraz przewodniczącym jury konkursu Lutosławskiego, razem zresztą byliście, tak, prawda? Ja poznałem Romana Jabłońskiego jako dziecko, przyjeżdżał do Jelnej Góry, gdzie grał koncerty i potem obdarował mnie jakby taką możliwością, że przyjeżdżałem do niego na konsultacje do Warszawy i rzeczywiście byłem pod bardzo dużym wpływem jego lekcji takich muzycznych i to dało mi te pierwsze sukcesy konkursowe. Natomiast człowiekiem, który odmienił bieg wiolonczeli w Polsce w skali całej był profesor Kazimierz Michalik. Twój profesor. Tak, profesor Michalik odmienił bieg historii naszego instrumentu, ponieważ wiolonczela w stosunku do pianistyki i wiolinistyki była jakby w cieniu, była jakby trochę prowincjonalna. Mieliśmy oczywiście wirtuozów, takich jak właśnie Roman Jabłoński czy Stanisław Firlej, ale oni głównie te sukcesy zawdzięczali temu, że kształcili się za granicą. Natomiast w Polsce jakby nie było szkoły wiolonczelowej, która by umiała tak kształtować artykulację i dźwięk, aby to mogło konkurować z tym, co już na Zachodzie było jakby standardem. I profesor Michalik, który studiował też w Pradze i spotkał się na swojej drodze André Navarre, który był rzeczywiście estetyka francuska, dzisiaj jakby jest dominująca. I on przez to, że się jakby temu poświęcił i przepracował to jakby intelektualnie, do wiolonczela, do tego jeszcze drugi czynnik, trafił na zdolnych. Tak, bez tego by się to nie udało. I Andrzej Bauer, Piotr Janosik, Paweł Frejdlich, to moi starsi koledzy. I to był ten pierwszy, to ja mówię, to jest pierwsze wydanie. Potem były następne. I to spowodowało, że ta wiolonczela zaczęła się w Polsce bardzo odróżniać. Potem nawet takie było powiedzenie wśród krytyków, że Polska wiolonczelą stoi. To były lata 90. Konkurs wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego zawdzięczamy profesorowi. Profesor miał tak wielkie uznanie na świecie wśród największych. Rostropowicz go zapraszał do siebie do domu. Tak, nie tylko. Heinrich Schiff, w ogóle to wszyscy mistrzowie wiolonczeli, Iwan Monighetti, że to spowodował Krzysztof Penderecki, pamiętam, sam byłem świadkiem ich rozmowy w Lusowicach, rozmawiali o jakichś książkach, gdzie widziałem, że mistrz Penderecki, no, który miał osobowość taką bardzo wyrazistą, no, zupełnie darzył mojego profesora nieprawdopodobnym szacunkiem. I to spowodowało, że jakby intelektualna strona profesora i jego dydaktyka genialna
Myślę, że był chyba najlepszym pedagogiem w Europie, ponieważ potrafił nauczyć na wiolonczeli nawet kogoś bardzo, bardzo niezdolnego. Tak, bardzo, bardzo, bo to jest skuteczność. Jeżeli wszyscy właśnie pracowali w zawodzie i zawędrowali mu, nie byli solistami, ale byli dobrymi rzemieślnikami, którym nie wróżono nic, to była jego legendarna, to była jego, że on na poczekaniu potrafił właśnie wyegzekwować to, co chciał na lekcji. No i niestety profesor zmarł w tym roku, ale żyje wśród nas i jednym z pierwszych moich zabiegów to będzie, aby w sali, gdzie uczył, w sali 441, powiesimy jego portret. To już jestem w kontakcie z rodziną i spotkamy się tam. Myślę, że jakiś będzie koncert i myślę, że turniej wiolonczelowy, który się w naszej uczelni odbywa, będzie imienia dwóch profesorów, kontrabasu profesora Tadeusza Pelczara i profesora Kazimierza Michalika. Bardzo to jest niezwykłe i faktycznie trzeba pamiętać i cenić te autorytety, bo ich nigdy za wiele. No ale jesteśmy teraz bezpośrednio po zakończonym roku akademickim, kolejnym. Egzaminy, wybory to musiałeś też bardzo przecież przeżywać, bo śledziłem to również na Facebooku, w jaki sposób cała ta społeczność akademicka, jak to się mówi, była zaangażowana w to, aby wybrać nowego rektora. No ale teraz chyba zaczynacie panowie myśleć o tym, jak wypocząć. Mamy początek lipca, co macie w planach, opowiedzcie. Pytałeś o autorytety. To rzeczywiście moje pierwsze spotkanie z Jerzym Maksymiukiem. To był pierwszy koncert po odbudowaniu spalonej filharmonii krakowskiej. 90 lat, nie, wcześniej. Wcześniej, jakoś ja się dowiedziałem, byłem w Japonii wtedy i Jan Kręc też był i on zadzwonił do mnie, że pali się filharmonia. Straszna wiadomość. No i potem spotkaliśmy się, że pamiętam, do mnie do domu, na Ursynowie wtedy mieszkałem. Miałem fortepian na górze tam w pracowni. A mówię, nie znam potrzebny, że fortepian, tutaj usiedziemy w kuchni przy stole. Otworzył partyturę, mówi, graj na stole. Aha, to ty tak to robisz, tutaj masz. A to ja już wiem, że... To nawet nie to, tylko w tym tempie uderzasz, żeby to było razem, wszystko. I w tym momencie przyszedł mój sąsiad, znany, świetny aktor. O mój Boże. Nie pamiętam. Jurek Bończak. Aktor, który dużo rzeczy w teatrze widział, ale tak stanął w kuchni. Maksymiuk dryguje, ja bębnię na stole. I on tak stoi i zgłupiał, nie wiedział o co chodzi. Widzimy jego wzrok. Czy panowie teraz pracują, o co tutaj chodzi? Także, no rzeczywiście to. I potem w Krakowie, chyba jedyny raz w życiu miałem 4 próby z orkiestrą przed tym koncertem. Zazwyczaj soliści mają góra 2 próby. A mówi o planach wakacyjnych, zaraz się dowiemy dlaczego. I to miało sens, koncert był fajny, bardzo uroczysta atmosfera. A mówię to Maksymiuk w tej chwili jeszcze dlatego, że właśnie 3 dni temu dostałem już skończoną partyturę koncertu fortepianowego, który dam z myślą o mnie napisał, powiedzmy tak. A musisz to o tym mówić, że niedługo? 1 września, czyli mam 2 miesiące na nauczenie się tego koncertu, który jest dużym koncertem. Z chórem, z orkiestrą? Nie, jest chór. Powiedział mi, że chór będzie. No to ja jeszcze o tym nie wiem. Tak, że na to jest 32-33 minuty, więc to normalnej długości poważny koncert. Więc no mam co robić, ale jeszcze w tym czasie no, trochę koncertów też mam. A czyli masz co robić? Mam co robić. A jakichś takich EWP w czasów nie będzie żadnych tego, że nie. Tomku, twoje plany. Ja mam plany wakacyjne. Chcę spędzić tydzień w Hiszpanii na przełomie lipca, sierpnia, a potem 10 dni w Karkonoszach w połowie sierpnia w moich stronach rodzinnych, gdzie będę trochę chodził po Karkonoszach i mam nadzieję, że to będzie takie naładowanie baterii, bo wiem, co mnie później czeka od 1 września. A jaki pierwszy koncert? Jaki masz pierwszy taki poważny występ z wiolonczelą? To będzie jutro, tak. Jutro mam poważny, potem gram 15 z Łukaszem Chrzęszczykiem sonatę, gramy Rachmaninowa w Łańcucie na inauguracji, w Kamieniu Pomorskim też gram sonatę Kodaja na wiolonczele solo, a potem z Antonim Witem zagram koncert wiolonczelowy Dworzaka we wrześniu.
Gdzie? W Kaliszu. W Kaliszu. Tak. Antoni no to też jest to robić, czyli tak, te, tak. Te wędrówki też będą przeplatane tak, pewnie kontaktem tak, z instrumentem. Tak. Czyli będziesz tak jak dzisiaj przyszedłeś tutaj do nas z wiolonczelą, będziesz tak. Również tam po górach chodził. Będę wyrywał czas tak, z wiolonczelą po górach. No to cóż, drodzy Państwo, myślę, że możemy, może Państwo chcą zadać pytanie naszym mistrzom. Prosimy bardzo, proszę się nie krępować. O, Pan tam widzi. Nie podejdziemy z mikrofonem, bo nie mam takiego długiego kabla, ale może Pana usłyszymy. Nie, tak? Okay. Ja nie mam pytania, ale mam to taką a propos relacji uczeń-mistrz. Jest taka historia autentyczna, że Daniel Barenboim jako bardzo młody człowiek przyszedł na lekcję do Aldo Ciccoliniego i miał z nim ćwiczyć jakiś utwór Beethovena. No i Ciccolini patrzy, a Barenboim ma taką edycję, że po jednej stronie miał nuty, a po drugiej stronie miał wskazówki, jak się ma zachowywać pianista, jakie pozy przyjmować, żeby się podobać publiczności. I Ciccolini się bardzo mocno zdenerwował, wyrzucił to do kosza, no i później już lekcja przebiegała w zupełnie inny sposób. Czasem nie takie sytuacje się zdarzają. Także. Reszek Bernat mówił nam swoją ciekawostkę. Może ktoś z Państwa jeszcze, może Panie, do naszego znakomitego aktora, bo przecież jest nie tylko pianistą, ale także aktorem. Jak się, Januszu, czułeś, kiedy w tej błękitnej nucie występowałeś jako aktor i pianista? Teraz to sobie spokojnie mówię. Świetnie się czułem. Piękna przygoda. Pojechałem potem do Japonii, byłem taki popularny, że nawet karty telefoniczne takie jeszcze wtedy były z portretem, czy z moim wizerunkiem, w przebraniu oczywiście, że to szopenowskim. No poczułem się wtedy rzeczywiście Światowo. Przez chwilę chociaż. A to już parę lat upłynęło, przypomnij, w którym roku był kręcony. Pamiętam. 90? 90 lata, tak. Początek chyba, prawda? Zaczęliśmy w 89, tak. Premiera była chyba w 90, tak mi się wydaje. A była jeszcze przygoda z Paderewskim w 2013 roku? Nie, to w ogóle to nie mówmy o tym. To był epizod nieistotny. Raczej z Polańskim i. A teraz kogo mógłbyś zagrać jako aktor? Mnie proponowali w komediach, żeby brać udział. Urodzony komik podobno. No, dzięki Bogu nie uwierzyłem w to. Ale faktem jest, że miałem parę propozycji po jeszcze przed premierą, ale już po nakręceniu tam tego wszystkiego, co mieliśmy nakręcić. Miałem parę propozycji aktorskich, tak. Tomku, zaproś naszą publiczność na jutrzejszy wasz koncert tutaj nieopodal. Chciałem Państwa bardzo serdecznie wszystkich zaprosić do Sanatorium Marconi jutro wieczorem. O godzinie 19. 18 chyba, 18. Tego, co ja wiem, ale sprawdzę już. Właśnie, bo ja 18. 18. Wraz z maestro Januszem Oleńczakiem właśnie nawiążemy do filmu pianista Romana Polańskiego, który ścieżkę dźwiękową nagrał mistrz. Pierwszy nasz utwór Nocturne Cismol, opus pośmiertny właśnie w transkrypcji na fortepian i wiolonczele. Rozpocznie nasz koncert, potem będzie preludium Emol, a potem zagramy sonatę arpeggione, a potem mistrz obdarzy Państwa swoim półrecitalem, a potem, jeżeli zechce, to będziemy jeszcze kontynuować. Tak. A potem będziemy dalej kontynuować. Bardzo serdecznie zapraszamy. Januszku, jedno słowo też do publiczności. Proszę zaprosić. Serdecznie zapraszam. Ja zawsze tak zapraszam z pewną nieśmiałością, bo no, licho wie, czy to będzie dobry koncert, czy taki sobie. Ale no zapraszam, będziemy próbować. Bardzo dziękujemy Panu, dziękujemy Wam, powodzenia życzymy. I bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za tak liczne przybycie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia na kolejnej kawiarence już jutro o 16:30. A teraz mecz. A teraz na mecz zapraszamy.